I właśnie takie ozonowanie nie jest w ogóle trudne. Wystarczy jakaś większa miska plastikowa albo szklana, tam nalewamy wody. Ja mam filtr odwróconej osmozy i właśnie taką fajną wodę sobie już tam wlewałam. Potem wkładamy te warzywa i owoce. Do ozonatora wkładamy taką rurkę. Wkładamy to do wody, no i właśnie włączamy na określoną ilość czasu. W tym ozonatorze jest instrukcja i tam wszystko pisze, na ile minut. No ja sobie wczoraj ustawiłam na 10 minut. Potem, tak jak Wam mówiłam, żeby nie przebywać w tym samym pomieszczeniu, to miskę zakryłam taką dużą blachą z piekarnika, żeby wszystko się fajnie ozonowało i żeby ten ozon nie uciekał. No i po tych 10 minutach wylałam tą wodę, nalałam czystej, znowu zostawiłam na właśnie jakieś kilka minut, no i potem już wszystko wyciągłam i po prostu spożywałam. I pamiętajcie właśnie, żeby od razu po ozonowaniu też nie spożywać od razu tych warzyw i owoców. Tak, pamiętajcie, żeby właśnie od razu po ozonowaniu nie spożywać tych warzyw i owoców, zostawić je tak gdzieś na 15 minut i dopiero potem sobie spożywać. I ważne właśnie jest też to, żeby właśnie nie przebywać w tym pomieszczeniu albo zrobić sobie jakiś przewietrznik, pootwierać okna. To jest też ważne. I co jeszcze jest ważne? No to chyba tyle, to nic właśnie takiego trudnego, skomplikowanego. Myślę, że to też nie jest duży koszt, bo ja właśnie szukam takiego tańszego ozonatora, żeby w ogóle sprawdzić, czy to zda egzamin i czy będzie spełniał swoją funkcję, bo są różne ozonatory w różnych przedziałach cenowych, więc myślę, że też warto sobie samemu pooglądać na internecie, poczytać, jaki dla Was się sprawdzi. I bardzo Wam polecam, ja będę testować, bo dopiero wczoraj pierwszy raz ozonowałam, ale po pewnym czasie znowu Wam zdam relację, jak się to mi sprawdza. Wczoraj słuchałam takiej pani, która mówiła, że odkąd sobie ozonuje wszystko, poprawiła jej się bardzo cera, bo po prostu ta chemia z tych warzyw i owoców nie wnika w jej organizm i jej nie zatruwa. Jeszcze jedna kwestia mi się przypomniała, bo można ozonować na dwa sposoby. Można ozonować warzywa w wodzie, ale można też ozonować na sucho. Po prostu jak macie takie owoce, które są takie miękkie, jak na przykład borówki, malinki, truskawki czy winogrona, które się po umyciu tak robi się taka papka, to możecie ozonować na sucho. Też właśnie sobie wystarczy włożyć takie owoce do jakiejś miski. Ja polecam jak zwykle najlepiej szklaną miskę. Wsadzacie tą rurkę z ozonatora i musicie to po prostu czymś nakryć, żeby ten ozon nie uciekał. I też sobie właśnie ustawiacie na 7, 10, 15 minut, to już zależy od Was. Zależy jak tam jest właśnie napisane w instrukcji obsługi, ale to też pewnie z biegiem czasu sami sobie ustalicie, jaki czas jest najlepszy. I można właśnie sobie ozonować tak samo na sucho. Ludzie ozonują też mięso, ale no to dopiero Wam dam znać, gdy wszystko przetestuję. Ale to jest też fajne, że właśnie można i na sucho, i na mokro, bo mi zawsze takie miękkie owoce się ciapkały, borówki, maliny i strasznie mnie to denerwowało.